Dobra, oddaj tą kamerkę, bo przecież dzisiaj jest film o tobie, tak? Dzisiaj kręcimy przecież o tobie materiał. Mhm. Jest ostrość. To jest on. Zola. Co ty się dzisiaj będzie odpierniczać? Spytajmy Fifiego. Spytajmy Fifiego. Co będziemy sobie rozjaśniać generalnie wszystkie włosy i będziemy robić coś na poziomie 10. Będzie to takie biało-stalowe, dodamy jakiś panel niebieski. O kurde, czyli będzie grubo. Tak. Będzie grubo. Powiedz, no to... że będzie dobrze. Będzie po prostu miazga. Póki co jestem zarośnięty jak małpa. Bo one wszystkie pójdą do góry. A, w ten sposób. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Wszystkie pójdą do góry. Więc to taki trochę refleksja jak są u mnie na głowie. On ma takie włosy jak teraz, można powiedzieć, i one tak pójdą do góry. Dobra. No to co, rozjaśniać. Rozjaśniamy, no. Dobra. A my sobie zrobimy zdjęcia. Dobra. Ja chyba zostanę jednak po tej stronie. Już nie będę po drugiej. Czyli po co był ten, po co chciałeś takiej zmiany? To jest wszystko na potrzeby filmu. O właśnie. Tak, to jest właśnie to, czego się nie zrobi dla filmu. Także pamiętajcie. Zasubskrybujcie kanał. Zasubskrybujcie ten kanał, włączcie dzwoneczek, to jest nasza jedyna nagroda, także... Adam, ty jesteś nieprzekonany? Ja jestem przekonany jak zawsze do zmian. Ja lubię takie białe kolory, tutaj jakieś... Pasemeczko. Właśnie chcielibyśmy, żebyś nam dał patent na ten niebieski, co było u Anety, bo to chcemy nałożyć Zoli. Także, także to potrzebujemy. Nie wiem, czy mogę zdradzić. No masz świetny podkoszulek. Tak. Super. Zarąbisty. Też go lubię. Nigdy go nie widziałem. Bo jest nowy. Mega. Może w sobotę zrobimy jakiś mały biznes klawik i pogadamy. No. Kopet, gdzie jest logo Fendi? Tak, ja właśnie mamy na. Tutaj. Nakręć. To jest logo Fendi. Ja nie wiem, czy ja dobrze. Słyszę? Jak wyjdą żółte, to. Boisz się? No. Pewnie, że się boję. Czego się obawiasz? Najbardziej się boję, że Krzysztof mi brzydko obetnie. To jest pierwsza koloryzacja w moim życiu? Nie, ale nie róbcie tego w domu. Sami sobie. To będzie część druga. No. Dobrze, dziękuję. A Rose dała źle? Pięć. Palma jak znalazł. Tu wygolimy, tak fez. I zostawimy taką. Coś, jeśli algorytmy się zgadzają i ma prawdziwych znajomych, to powinna mieć 600. A ty ile masz? Ja mam 300. O której cię blatuje? O 18. Odcinki Team blatują o 18 w każdą środę. Kto nie widział biustu Kasi... Nie mów, że tak. Kto nie widział, zapraszamy na ostatni filmik tydzień wcześniej. No generalnie... Ładnie się rozjaśnia. Ładnie się rozjaśnia właśnie, nałożyliśmy to na odrost na 2%. I właśnie super, to jest 10 minut dopiero. Max i właśnie... 10 minut? Już, tak, no. No super, już i to tak fajnie, nie ma takich, nie są takie ciepłe. Tak, tak, no. Aż tak... A, zaczyna mi grzać teraz. Tak, no. Grzanko się włączyło. Fajnie. Co? Jest paczka! Od kuriera. Od chłopie. Woo, yeah! Z Herstora. To jest ta za 30 zł? To jest ta za 25. Dajem tu na środek ją dam, tu zrobimy unboxing. Dobra. Pani chce w następnym odcinku? Nie, bo ja tu zastanawiam się, jak pan będzie wyglądać w tym blondzie. A, rewelacja. Ale to odważna zmiana właśnie. To będzie żółty blond. Nie wiem, czy zobaczę tą zmianę, czy zdążę. Myślę, że tak. Zresztą nie. Fajnie będzie zobaczyć reakcję. Ale taka prawdziwa czółda pana. Ja też tak mam podobnie teraz, także też nie pali. Myślałam, że to po alkoholu tylko pali. No.
Wszystkie oczy patrzą. Wszystkie oczy na mnie. Goldberg. Trudno jest bycie kamerzystą. Dobra, lepiej się nie będzie. Lepiej nie będzie. Dobra, możesz sobie tam Trudne jest bardzo bycie kamerzystą. Jest to takie nieoczywiste. Wydawało mi się, że łatwo można po prostu przejąć kamerkę i nagrywać. Ale jednak to nie jest tak łatwo, jak się wydawało. Ale jednak to właśnie. To nie jest tylko trzymanie kamery. To co, otwieramy paczkę? Bo ona wam czeka. Ja sobie tutaj. Robimy unboxing. Ale obud. Dawaj, otwieramy. Kto nas zdążył, to zdąży. Czemu nie tak? Oh, wow, co się tu dzieje? Wow, dostaliśmy pianki. Są pianki, są bąbelki. Są, klipsy. A my? Pokaż tu. Idziemy dalej. Dobrze. Następną rzeczą, którą zamówiłem. Zamówiłem. Uuu, ile szczotek. Cztery szczotki. To jest najbardziej interesujące. To będzie interesujące. Dwie sztuki. Tak. What the fuck. Proszę bardzo. A to jest ta cała lokówka? Tak. A, to zajebiście. No, no to... Ty. Jeszcze garecik. Tak. Ostatni. Tak, tak. I to jest najlepsza szczotka, finger brush. Jest genialna, ma jeden minus, że te kuleczki tutaj się urywają i potem drapią, ale dopóki się nie urwią, jest genialne. To jest najlepsza szczotka do rozczesywania włosów. Widzisz? Tutaj otwieramy golarkę Wall. Limitowana. Limitowana to jest? Wow, jest! No i gwóźdź programu. Gwóźdź programu. Wow! Super! Tak jest! Do zębów. Szczoteczka do zębów? Pewnie, że tak. Pokaż. Myślałem, że to jest właśnie bardziej stabilne. To jest jakiś plastik. Znaczy brzmi fajnie, ale jakby to było takie... Zola, ty byś mógł powiedzieć, tak? Że to jest szczotkowane aluminium? Jakby to było ze szczotkowanego aluminium. To by było mega. Patrz, zobacz, zetnij. Ale właśnie jest... Ale jest lekka za to. No. Fajnie, fajnie. Wow! Tak, a to mówiłem mu, że... No, to już dostałem taką informację. Ciekawe, czy wibruje. Ty, no pewnie, że wibruje. Buja. Mamy tutaj trimmer z Woola. O nazwie Beret. Jest to najlepszy trimmer, na jakim pracowałam dotychczas. Bardzo precyzyjnie tnie. Mamy też dodatkowe nasadki, co bardzo ułatwia pracę. Bardzo długo trzyma bateria, co u nas w pracy jednak jest koniecznością, jeśli nie mamy tego na kablu. Muszę powiedzieć, ułatwia pracę, pracowałeś kiedyś z nasadkami w trimmerze? No! Okej. Okay. Na Brodzie. W Wadowicach, w Krakowie. Ja powiem, nigdy nie pracowałem. Nigdy? To spróbuj sobie, zarobiście na Brodzie, tak? Tutaj na tym małym obszarze, super. Mi się wydaje, że te loczki, co ma tutaj u góry, no. To jak tutaj z tyłu na takiego czeskiego piłkarza, to takie loczki. Super by było. To będzie naprawdę sztos. Czeski piłkarz? Czy Marek Mostowiak? Zobaczymy, co dzisiaj będziesz miał na głowie. Będziesz taki Marek Citko. Co? Marek Citko. Kto? Nie znasz Marka Citko? Marka Citko? Nie. Stary. Ale to dlatego, że... Ile ty masz lat? Jak Marek Citko grał w piłkę, to jego jeszcze nie było w planie. No. Adam, ty kojarzysz Marka Citko? Nie. Nie? Nie. To jest przerażające. Co się Marek Citko to jest... Co się z tą młodzieżą dzieje? To jest gwiazda, to jest... Naprawdę. To tak jakbyś powiedział, że nie znasz Lewandowskiego. To tak jakbyś powiedział, jakbyś nie znał Lewandowskiego. Zobaczymy. Pierwsze użycie. Nie zbierze. Nie zbierze, bo są za długie. Ale to nic, bo robiliśmy test, czy zbierze. To nic, mamy nowy trimmer. Co, super? Jak no na pewno nie ciągnie aż tak jak ta poprzednia. Bo tamta poprzednia nasza strasznie ciągła, a tutaj idzie wszystko gładko. Aha. To jest Thank you.
Mama tak mówiła. Mama mówiła, że jak za mało trzeba dołożyć. Kto nam mówi? Widzisz, Angie, to ja takich ujęć nie mogę z sobą. No właśnie. A ja mogę. Jest, no super. Powiedz, jak wyglądasz w fryzurze Marka? No ekstra. Proszę, że tak. Kasia się śmieje z tyłu, bo zazdrości. Też by chciał taką świetną fryzurę. I użyjemy sobie tego serum, żeby złagodzić sobie to zaczerwienienie na skórze. Idealnie creepy, bo to tak się stosuje. Nie, już zostaje. Jezu, jak to wyszło, patrz. Najładniejszy kolor. Dziś, to jest żółty. Tak, no, masz siłę. Yes. Nakładamy na całe włosy pół na pół 9 Ice z 9 Silver. I robimy ten panel niebieski, do tego użyjemy 8CA z Coloransa. Użyjemy sobie jeszcze Pure Pigmenta niebieskiego. Tu. Pure. Okay. I damy go 2 ml i do tego panelu tej farby dodamy sobie 5 gram. Mówię, ja sobie zacznę. O, dobra. Będzie, o, przepraszam się, będzie szczypać. Jeszcze ci nie powiedziałem, że kto nagrywa, ten montuje. Ale to jest dobrze. Nie spodobało mu się, chciał się na łysą. Miniaturka do filmu. Nie wiem, klaskę. Nic tutaj. Widzisz, odpowiadasz racę, chłopaku. W końcu. Nasz model, nagrywany. Polecam. Czy już się dzisiaj? Orbitki, zielone najlepsze. Ej, zdawaliście. Ale grzebień Fifkowi fituje do tego. No. Szybki Fifko. No to widzisz, to jest właśnie najnowszy trend. I możemy? Ale może to jest tak. No, schowy fajnie, nie? Szczerze miał brodę taką. Rozjaśniamy? 70. osoba? Żeby a tak było miło. Ja jestem miarę. Tak, też bym wiesz, jak powie kciuk? Jak co? Czekaj, bo ja ci to zrobię inaczej. I'm all right to you. Good at what I do. I'm O-N-W.